piątek 28 sierpnia w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dyrektorami placówek oświatowych. W spotkaniu uczestniczyła też przedstawicielka Kuratorium Oświaty oraz dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim. Rozmawiano o organizacji pracy w szkołach w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2. Szkoły będą pracować jakby w nowych warunkach, więc będzie też potrzeba współpracy z inspekcją sanitarną i w związku z tym na tym spotkaniu chcieliśmy ustalić między innymi też jakie kryteria przyjąć, aby ta współpraca była efektywna, abyśmy mogli pomóc szkołom w funkcjonowaniu, bo oczywiście w tym roku szkolnym ta nauka będzie przebiegać inaczej niż w latach poprzednich. Od 1 września placówki oświatowe na naszym terenie rozpoczynają pracę w trybie tradycyjnym. Dopiero w przypadku wystąpienia zagrożeń w porozumieniu z sanepidem tryb ten będzie można zmienić. Będzie możliwość przejścia z tego systemu tradycyjnego na system hybrydowy, czyli częściowo zdalny, częściowo tradycyjny oraz system całkowicie zdalny. Więc w przypadku przejścia na inne systemy nauczania szkoły, dyrektorzy szkół po porozumieniu ze swoją nadrzędną jednostką będą musieli uzyskać opinię powiatowego inspektora sanitarnego. Powiatowy inspektor sanitarny będzie mógł wydać takie opinie w przypadku zagrożenia epidemicznego, po przeprowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego, po powzięciu takich informacji, które by umożliwiły wydanie takiej opinii i uzasadniały przejście szkoły z jednego systemu nauczania na drugi. Najważniejsze w nowym roku szkolnym jest przestrzeganie w placówkach podstawowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej odległości, czyli minimum 1,5 metra między osobami, no i oczywiście noszenie maseczek, zasłanianie nie tylko maseczek, bo można w inny sposób zasłaniać usta i nos, tak aby przerwać transmisję wirusa, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się koronawirusa. Mycie i dezynfekcja rąk niszczy, dezaktywuje wirusa, natomiast zasłanianie nosa też chroni głównie osoby, które z nami przebywają przed zakażeniem, jeśli oczywiście bylibyśmy zakażeni, prawda? Więc te podstawowe zasady i wszystkie inne czynności, które wynikają właśnie z tych podstawowych zasad, należy stosować. Rodzice muszą pamiętać też o tym, aby nie posyłać do szkoły dziecka z objawami choroby, na przykład z katarem, kaszlem czy gorączką. Podczas spotkania mowa była też o tym, jak należy postępować w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem u któregoś z uczniów. Dyrektor w pierwszej kolejności musi odizolować ucznia od pozostałych osób, od pozostałych uczniów i nauczycieli. Umieścić go w oddzielnym pomieszczeniu, w takiej izolacji, czy też w wydzielonym miejscu z osobą, która będzie się opiekowała i która będzie również przestrzegała zasad przeciwepidemicznych. Po czym powiadomić rodziców, aby zabrali dziecko ze szkoły i uzyskali konsultację lekarską. I w zależności od konsultacji lekarskiej będzie podjęte dalsze postępowanie, bo jeżeli okaże się, że uczeń jest chory, ma dodatni wynik na obecność koronawirusa, to wtedy trzeba będzie podjąć różne działania. Inspekcja sanitarna będzie musiała wkroczyć, podjąć działania i ewentualnie, jeśli dyrektor szkoły wystąpi z wnioskiem o zmianę systemu nauczania, no to wtedy będziemy zastanawiać się, jaki system wprowadzić i jak dalej zadecydować. W trakcie spotkania był też czas na zadawanie pytań i wymianę informacji. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej poinformowała też o aktualnej sytuacji. Powiat Kozienicki znajduje się w strefie zielonej. Aktualnie jest stwierdzonych 11 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Od początku pandemii liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim wyniosła 149. Z tego 126 osób wyzdrowiało, a 9 zmarło.